Cześć, witajcie ponownie. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny filmik z serii Makijaż Tygodnia. Tak jak w zeszłym tygodniu, w ten poniedziałek zamieściłam na moim blogu trzy propozycje makijaży, które chciałabym dla Was przygotować. I najwięcej głosów zebrał ten właśnie makijaż, który mam na oczach. Mam nadzieję, że z chęcią obejrzycie filmik, jak taki makijaż odtworzyć, na który serdecznie zapraszam. No powiedz, mam już nałożoną bazę pod cienie. Dzisiaj użyłam bazy z firmy Art Deco i nałożyłam ją palcem na całą powiekę górną oraz lekko na powiekę dolną. Następnie wezmę cień z paletki Urban Decay. Będzie to Half Baked z paletki Naked. I płaskim pędzelkiem do nakładania cieni nałożę ten cień w wewnętrznej części powieki, tak mniej więcej do połowy. Następnie tym samym pędzelkiem, tylko odwróconym na drugą stronę, nałożę cień zielony. Będzie to cień z paletki Sleek Bad Girl i nałożę ją na zewnętrzny pół. Kolejny cień, którego użyję, będzie to cień z paletki Yabby. Jest to cień Mystery Fog, taki piękny, szmaragdowy, zielony odcień. I teraz już biorę inny pędzelek i nakładam go w samym zewnętrznym kąciku, pokrywając się lekko z tym zielonym, który nałożyłam przed chwilą. I ponownie lekko te kolory ze sobą połączę, wrócę do pędzelka, którym nakładałam kolor zielony i po prostu na granicy wklepuję to, co zostało na pędzelku. Następny cień, którego użyję, będzie to fiolet, również z paletki Bad Girl, ten tutaj kolor. I nałożę go takim pędzelkiem kulką w załamaniu powieki lekko ponad. Nakładam go tutaj mniej więcej do momentu, kiedy zielony cień łączy się ze złotem. Następnie pędzelkiem do rozcierania rozetrę jego granicę. Teraz w miejscu, gdzie ten cień się tutaj kończy, nałożę ponownie złoty cień z paletki Urban Decay, który ładnie nam tutaj tą granicę rozetrze. I rozcieram tak jak zwykle, wracam do jednego koloru, następnie nakładam drugi. Teraz użyję mniejszego pędzelka kulki i czarnego cienia, również z paletki Sleek Bad Girl, który nałożę w zewnętrznym kąciku. Będzie ładniejszym przejściem od tej zieleni do fioletu. W razie potrzeby możemy ponownie nałożyć szmaragdowy cień, który był z paletki Yabby, żeby tutaj troszeczkę te kolory ładniej połączyć. Ponieważ ta zieleń mogła troszeczkę zaniknąć w procesie rozcierania kolorów nałożonych później. Kolejny cień, którego użyję, będzie to matowy cień w odcieniu takim cielistym numer 353 z Inglota. I z kosztem dosyć dużym pędzelkiem nałożę go pod łuk brwiowy, który jeszcze lepiej rozetrze granice cieni. Czas na dolną powiekę. W zewnętrznym kąciku nałożę ten cień z firmy Yabby, to jest Mystery Fog, ten sam, który nakładałam w zewnętrznym kąciku na górnej powiece. Nałożę go mniej więcej do połowy.
w samym zewnętrznym kąciku tutaj, żeby połączyć ten najciemniejszy fiolet, nałożę ten sam fiolet tam z wielkim kulką. Tutaj w samym zewnętrznym kąciku. Natomiast w wewnętrznym kąciku mniejszym skośnym pędzelkiem nałożę złoto. Ostatni krok będzie to nałożenie cienia takiego różowo-fioletowego Velvet Gem z firmy Yabby. Nałożę go takim skośnym pędzelkiem na granicy tego fioletu tutaj oraz lekko w zewnętrznym kąciku. Dzięki temu jeszcze lepiej ta granica będzie rozdarte. I wracam teraz do matowego cienia singlota i ponownie jeszcze rozcieram tą granicę. Cieniowanie gotowe. Następny krok będzie to nałożenie fioletowego eyelinera. To jest akurat liner z firmy Physicians Formula, z takiego trio dla zielonych oczu. I nałożę go pędzelkiem z firmy Maybelline. To jest pędzelek, który w Australii przynajmniej dołączony jest do eyelinera żelowego z firmy Maybelline. Teraz wystarczy nałożyć białą lub cielistą kredkę na linię wodną, podkręcić oraz wytuszować rzęsy. Tak wygląda skończony makijaż. Nie było to nic bardzo skomplikowanego. Najtrudniejsze chyba w tym wszystkim jest cieniowanie i odpowiednie połączenie kolorów. Nie pokazałam Wam jednego kroku w filmiku. Mianowicie we wnętrznych kącikach dodałam jeszcze matowy cień, ten sam, który nakładałam pod łuk brwiowy. Inglot matowy cień 353, żeby troszeczkę tutaj te kąciki rozświetlić. Teraz pokażę Wam jeszcze tak szybko, jakich kosmetyków użyłam do wykonania makijażu, a czego nie widziałyście w filmiku. Zaczęłam od podkładu Maybelline Affiniton. To jest podkład, po który sięgam, kiedy nie chcę efektu maski, kiedy chcę, żeby się ładnie stopił ze skórą i chcę uzyskać takie średnie krycie. Dlatego nie mam teraz tego przy sobie, ale użyłam też koła korektorów firmy Temp 2, żeby zamaskować niedoskonałości. Następnie przypudrowałam twarz pudrem z MAC-a Prep & Prime. To jest taki biały puder do wykańczania makijażu. Następnie użyłam różu. To jest akurat róż takiego zestawu z Bourjois Sculpting Duo Effect. Ja mam odcień 02 Fair Golden Skin Tone i użyłam tego odcienia tutaj. Na szczyty kości policzkowych dodałam rozświetlacz. Tym razem jest to rozświetlacz z firmy Tarte w odcieniu Champagne. Amazonian Clay Shimmering Powder, tak się nazywa dokładnie. I to jest taki perłowo opalizujący na złoto kolor. Bardzo fajnie będzie wyglądał do opalenizny letniej. Natomiast na ustach mam dzisiaj tylko błyszczyk z firmy Smashbox w odcieniu Candid. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że makijaż się Wam do czegoś przyda, że może spróbujecie go kiedyś na sobie odtworzyć. Jeżeli chciałbyście mi te próby pokazać, Wasze wersje, to podeślę Wam na dole pod filmikiem linka do miejsca, gdzie możecie te makijaże wyrzucić. Wtedy będę mogła je obejrzeć też, bardzo chętnie bym tym zobaczyła. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia.